Dzień dobry. Co było tematem wypracowania domowego? To opuszczone peruzy. No, proszę, czytaj. Zaraz, bo widzi pan właśnie ja... No, ale znasz tę legendę? Znam. No więc proszę, czekam. A na co? No, żebyś wreszcie zaczęła. A, no to ja czytam właśnie. Stara grecka legenda o Prometeuszu jest bardzo podła i podstępna, bo jeden Prometeusz, co był kolegą z Grecji, okazał się bardzo nie w porządku. Wszyscy ludzie sobie żyli jak ludzie, nie znali ognia, nie palili papierosów, co im wychodziło tylko na zdrowie, ale Prometeuszowi się to nie podobało, bo był on złym kolegą. Chodził sobie tak. Zwycięstwa człowieka nad siłami natury. Natury? Kradzież? To chyba prokuratury. Przecież jeszcze wszystkich nauczył palić i przez niego potem są pożary takie rozmaite i w ogóle. Nie, no siadaj, w ogóle nie zrozumiałaś tej pięknej legendy. Ale panie profesorze, przecież nawet go skazali na przykucie do stoły chuligana jednego. Ja nie mogę tego słuchać. Prometeusz to świetlana postać ludzkości. Świetlana? A ptaszki to co? To ptaszki. No jak to co? Jeszcze go oddziałały za wątrobę, a ptaszki mają dobre serce. Gdyby był człowiek dobry i porządny, to by go nie dziobali. Nie znasz po prostu tej legendy. Jak to ja nie znam, panie profesorze, naprawdę Basia mi całą opowiedziała w serię. Panienka nawet nie raczyła przeczytać. No, panie profesorze, ja o tym wiedziałam, ale już takim głupim komentarzem, jak ona nas pisała. No więc dalej, niedostateczny. Tak, niedostateczny, że jakiś tam Prometeusz ukradł kiedyś zabawki, to ja mam wizuję i to jeszcze na dzień dziecka. Sprawiedliwość taka. Przecież to nie o